Bohaterem dzisiejszego programu jest wybitna pisarka, o której obecnie najczęściej mówi się w kontekście jej bohaterskich aktywności z czasów hitlerowskiej okupacji w Polsce, kiedy organizowała na wielką skalę pomoc prześladowanym Żydom. My będziemy mówili o obydwu wymiarach jej dokonań. Zapraszamy na rozmowę o Zofii Kossak. Ona stworzyła pewien taki odrębny model, tradycyjnej formalnie, ale bardzo dobrej warsztatowo powieści, pogłębionej religijnie, etycznie, historiozoficznie. W literaturze katolickiej to jest niezwykły przykład skrzyżowania porządku łaski z porządkiem historii, z porządkiem egzystencjalnym. Ta znana pisarka w okresie II wojny światowej znalazła się na czele dwóch podziemnych, bardzo ważnych struktur politycznych. Działaczka podziemnego państwa w czasach wojny. Powstaniec warszawski. Więzień Birkenau. Dwukrotnie umierała. Na tyfus w Birkenau i prowadzona na rozstrzelanie w Pawiaku. Odwagę uważała za obowiązującą każdego chrześcijanina oczywistą cnotę. Jej wciąż fascynujące, ciekawe książki, jej przyjaciele i ludzie, którzy z nią żyli i pracowali. Krajanie ze Śląska Cieszyńskiego, jej rodzina w końcu, wystawili jej notę najwyższą. Często młodszych przyjaciół, którzy czytali Tolkiena albo Herezińską, pytam, czy czytali Zofię Kossak. Ze zdziwieniem słyszę, że nie, no nie ma jej w lekturach, a naprawdę czytać warto. Zacznijmy może od domu rodzinnego. No, o rodzinie Kossaków wiele można powiedzieć, ale na pewno nie to, że to była rodzina przeciętna. Co tutaj zasługuje szczególnie na uwagę w tym portrecie rodzinnym, czyli w portrecie środowiska, z którego w najbardziej bezpośredni sposób wywodziła się Zofia Kossak? Bardzo to niezwykła rodzina, utalentowana ogromnie. Zofia Kossak była wnuczką Juliusza Kossaka, tego słynnego malarza. I bratem bliźniaczym jej ojca był Wojciech Kossak, też znany bardzo malarz. Ale to nie wszystko, bo jest jeszcze Maria Pawlikowska-Jasnorzewska, która jest jej kuzynką, Madzia Samozwaniec, satyryczka, która też jest jej kuzynką, Jerzy, również malarz, a w dodatku Witkacy. Witkacy, który wrzenił się do tej rodziny przez małżeństwo z Jadwigą z domu Unruk. I to przez Witkacego właściwie przypadkiem trafiłam do Kossaków. Więc rodzina niezwykła otwiera przed nami ciągle jakieś nowe drzwi, jakieś nowe zaskakujące rzeczy się o niej dowiedzieć. Co to byli za ludzie? Czym się zajmowali? Jak żyli? Czy coś wiemy na ten temat? Oj, wiemy, ale ciągle są białe plamy, które się uzupełnia. I mieszkali na Kresach, prawda? Też mieszkali na Kresach, ale właściwie ta rodzina Kossaków ma takie dwa główne domy, to Kossakówka w Krakowie i dom Tadeusza Kossaka, ojca Zofii Kossak w Górkach Wielkich na Śląsku Cieszyńskim. I dzisiaj to są te takie dwa główne miejsca związane z Kossakami, ale oczywiście Kresy miały ogromne znaczenie dla tej rodziny, bo choć sama Zofia Kossak urodzi się na Lubelszczyźnie w Kośminie, to jednak jej młodość i czasy takiego dojrzewania przypadają na ten okres kresowy, czyli miejsce, gdzie ona przypadkiem właściwie się znalazła, ale jestem już o tym przekonana, że kochała Kresy do końca życia. Odnalazłam taki poprawiany przez nią tekst do końca życia. Wiedziała, że nigdy nikt jej tego tekstu nie wydrukuje, a jednak tekst ten dotyczy ziemi kresowej, więc tęskniła za Kresami do końca. No, ale pani tu wymieniła artystów. Warto chyba jeszcze powiedzieć, że to są także ziemianie, patrioci, w końcu powstańcy. I też zamożni ziemianie, powiedzmy, prawda? To nie była rodzina ubogiej szlachty. Tak, ubogiej szlachty jakiejś zagrodowej. Zamożne były kobiety. Kobiety przede wszystkim. Okazuje się, że panowie mieli talent, Kossakowie mieli talent, ale ich domy ratowały kobiety swoimi majątkami. A zatem ten majątek, dosłownie mówiąc, pieniądze zaratowały niejednokrotnie tonące domy Kossaków. Rodzina ziemiańska przede wszystkim oczywiście. No, zobaczmy felieton o tym, jakie były początki pisarskie Zofii Kossak. Sięgają one tak naprawdę wczesnego dzieciństwa. Zofia Kossak od dziecka malowała i pisała. O swoich początkach malarsko-literackich w liście do profesora Józefa Birkenmajera, historyka literatury i poety, informowała. Od 5 roku życia rysowałam i równocześnie pisałam.
Mój niestrudzony zapał rysowniczy zmuszał mnie do pisania powieści, które sama ilustrowałam. Celem był rysunek, nie tekst. Ten zwyczaj zachowałam przez całe dzieciństwo. Dom nasz był zawalony tymi utworami skrzętnie chowanymi przez moją matkę, z których jednak po burzy bolszewickiej nie pozostał ani jeden okaz, ani jeden rysunek. Były tego całe tomy i tomy. Każde zdarzenie domowe, każde wrażenie było natychmiast przeze mnie ilustrowane i opisane. Może powiedzmy dwa słowa na temat miejsca, które zajmowała Zofia Kossak w tej konstelacji rodzinnej. Czy była ukochaną córeczką tatusia, czy była nieznośnym enfant terriblem? Jak to się kształtowało? Ukochana córeczka tatusia, zdecydowanie ma pan rację. Tadeusz uwielbiał Zofię, była jedyną jego córką, miał jeszcze synów. Zofia Kossak zaczęła takie życie ziemiańsko-dworkowe i właściwie wydawało się, że w takiej konwencji to jej życie pozostanie. Chciała być malarką i zaczęła nawet studia malarskie i przeżyła rodzaj takiego, myślę, wstrząsu. To była jej droga do Emaus, możemy tak powiedzieć, czy też olśnienie związane z tym, że wysłuchała w Genewie wykładu takiego świeckiego teologa Georges'a Goyot. I wtedy właśnie zrozumiała, że religia to jest coś więcej, jak mówi, niż majowe nabożeństwo. Ile miała lat wtedy? Oj, 20, gdzieś około 20 lat, więc no właśnie, młoda Magdalena, dziewczyna. Magdalena Samozwaniec czy Maria Pawlikowska-Jasnorzewska to są, co się zowie, kobiety nowoczesne. Zdecydowanie, tak. Bohema literacka, zupełnie inny dom. Zofia Kossak natomiast kojarzy nam się z taką matką Polką, dzisiaj tak ją postrzegamy, chociaż ja staram się ją z tego piedestału ciągle ściągać, pokazywać taką normalną, zwyczajną, śliczną zresztą dziewczynę, która zaczyna żyć tym życiem ziemiańsko-dworkowym, ale potem nagle rozumie, że właściwie życie musi być dużo poważniejsze. Ona życiem odpowiedziała na tę przemianę wewnętrzną, którą wówczas przeżyła. Więc ona nie wyniosła niejako tej religijności z domu rodzinnego. Ona sobie utworzyła taki sposób patrzenia na świat, którego konsekwencją było nie to, jak się ludziom wydaje, że ona była osobą głęboko religijną, a ta jej religijność polegała na tym, że była siedziała w pierwszej ławce i miała grzecznie złożone ręce. Właśnie nie. Nie cierpiała. Piała dewotów, ciągle o tym pisała. Bardzo często piętnowała takie zachowania dewocyjne. Ona sama poprzez swoje życie odpowiedziała na to, co usłyszała wówczas, że wiara jest rzeczą ogromnie poważną. Jej życie i to wszystko, czego dokonała, jest odpowiedzią na tą niezwykłą przemianę, jaka się dokonała, kiedy miała około 20 lat. A czy można wskazać w jej rodzinie kogoś, kto był jej mentorem, jakimś przewodnikiem, czy wzorowała się na jakimś, czy była to matka, czy ojciec, czy któryś z wujów, czy dziad? Była bardzo związana z matką, tak. Z ojcem również oczywiście. A na czym polegała ta więź właśnie? O co? Nazwała ją świętą matką. Właśnie wtedy, kiedy w czasach rewolucji bolszewickiej matka zdecydowała się nie uciekać stamtąd, ale zostać z Zofią i jej małymi synami. Zofia bała się stamtąd ruszyć, chociaż równocześnie bała się o życie własnych dzieci. Matka wtedy z nią została i w przebraniu ukrywały się w Starokonstantynowie, udawały szwaczki. I wtedy we wspomnieniach z Wołynia Zofia Kossak napisze o swojej mamie, że była świętą matką. Ale równocześnie myślę, że wiele dziedziczyła Zofia, jeśli chodzi o sposób bycia, o charakter, po swoim dziadku Juliuszu, który był ogromnie ciepłym człowiekiem, miał wielkie poczucie humoru, tak jak Zofia Kossak, bardzo spokojnym, zrównoważonym, więc sądzę, że ten wpływ dziadka, być może genów, ale także jej sposobu wychowania, na jej postawę miał duże znaczenie. A skoro wspominamy Wołyń, pani profesor, jaki ta ziemia miała wpływ na twórczość Zofii Kossak, być może także na jej duchowość, która także się wyraża w tej twórczości? Wydaje mi się, że ogromny. Przede wszystkim pożoga, którą napisała jako odpowiedź na czy zapis swoich doświadczeń, doświadczeń traumatycznych, bo można powiedzieć, że kilkakrotnie przeżywała śmierć własną, w takim wymiarze indywidualnym, ale też przeżywała śmierć całej kultury szlacheckiej, czy całej nawet kultury polskiej
a nawet katolickiej, była świadkiem bankructwa tej kultury. Na własnej skórze doświadczyła tego, czym był bolszewizm. Była I to ją spotkało właśnie na Wołyniu. Na Wołyniu. Ona była świadkiem nie tylko niszczenia tej kultury polskiej w wymiarze materialnym, bo to dotyczyło niszczenia oczywiście dworów, bibliotek, mebli, obrazów, czy niszczenia w ogóle całego dobytku, tam na przykład śmierć zwierząt, koni, ten motyw koni, które są w potworny sposób mordowane, jest taki bardzo wyrazisty, ale przede wszystkim przeżyła śmierć duchową tej kultury. Zobaczyła zderzenie dwóch cywilizacji, cywilizacji życia i cywilizacji śmierci. I zrozumiała jedną rzecz, czym jest zło, zło w sensie namacalnym i nie tylko takim metafizycznym, o którym będzie pisała za moment w swoich powieściach historycznych, ale zobaczyła to takie zło pełzające, ziemskie można powiedzieć, przed którym człowiek, zwykły człowiek nie jest się w stanie obronić. I pożoga była wielkim wydarzeniem literackim. I to był jej debiut, czyli olśniewający debiut literacki. Tak, i wpisała się oczywiście w całą taką, w szereg różnych tekstów, które są odpowiedzią na ten nawał bolszewicki, na najazd bolszewicki. Można powiedzieć, że się wpisują w literaturę roku 1920, ale chyba nikt nie osiągnął, na przykład mamy Burzę ze Wschodu, ale nikt nie osiągnął tak wysokiego wtedy poziomu literackiego, wypowiedzi literackiej. Iwaszkiewicz w sławie i chwale próbował też. Ale to jest też późniejsze. Tak, to jest dużo Natomiast późniejsze. Co jest bardzo ciekawego w pożodze? Mianowicie to, że Kossak-Szczucka miała wyobraźnię malarską. I opisując zagładę tej ziemi, jednocześnie opisuje, jest to taka elegia na temat piękna tej ziemi, które gdzieś odchodzi w sposób ostateczny. Dlatego w pożogę jest wpisane takie doświadczenie nie tylko katastroficzne, ale wręcz eschatologiczne. I moim zdaniem to doświadczenie zła w tych różnych wymiarach, które stało się jej udziałem, to doświadczenie właśnie o wymiarze eschatologicznym w dużym stopniu zadecydowało o tych tekstach, które ona napisała później. Dlatego, że pisząc o historii, ją przede wszystkim interesuje problem czy zagadnienie zła w historii, zagadnienie zła w człowieku. To nie są właśnie tutaj, jak już padło... Pisze swoją teodyceę. Dosłownie. I to odniesienie do opatrzności Bożej, które jest w jej tekstach, o czym zaraz będziemy jeszcze mówić, już się pojawia w pożodze, ale to nie jest uległość, to jest męstwo w znoszeniu doświadczeń historycznych, których istotą jest zło. To idźmy dalej tym tropem i zobaczmy materiał filmowy. Wybucha rewolucja 1917 roku. Spokojne egzystowanie rodziny Kossaków zakłóciły działania wojenne. Przez Wołyń, jak pisał Stanisław Estreicher we wstępie do pożogi, przewalały się wojska rosyjskie, niemieckie, austriackie, pułki bolszewickie, watachy, petlurowców i bandy zrewolucjonizowanego chłopstwa. Dzieje rodziny Szczuckich w latach 1917-1919 zostały dokładnie opisane przez Zofię w jej książce Pożoga. Zupełną oryginalność Zofia Kossak wykazała w jednej dziedzinie. To wydaje mi się, że w skali światowej. Otóż ona była pierwszą pisarką, a być może jedyną do dzisiaj, która w wartościowych literacko dziełach najszybciej zaprezentowała dwa totalitaryzmy, do zjawiska niestety jedne z najważniejszych w XX wieku. Zaraz po I wojnie światowej w 1922 roku opublikowała Pożogę, gdzie pokazała rodzący się totalitaryzm sowiecki, komunistyczny. Rewolucję, co doprowadziło do rewolucji, konsekwencje. Gdy na jesieni 1919 roku przyjechałam z moim mężem do Lwowa i zaczęły się dla nas dni gorączkowego szukania pracy, umożliwienia materialnej egzystencji, gdy spędzając większą część dnia w ogonkach dla otrzymania chleba, soli, mięsa, zapałek, etc., słyszałam jedynie za sobą narzekania na Polskę.
gdy z przerażeniem zobaczyłam, że nikt się Polską nie cieszy. Poczułam nieprzepartą chęć spisania tego, co było, abyśmy sami o tym nie zapominali, aby przynajmniej dzieci nasze o tym wiedziały. Pani profesor, jaki był stosunek Zofii Kossak do komunizmu? Po tym wszystkim, co zobaczyła w czasie rewolucji bolszewickiej na Wołyniu, i czy jej osobiste doświadczenie, no zrozumiałe, utraty, tragedii, też krzywdy, nie rzutowało na jej postawę intelektualną? Na pewno stosunek do komunizmu był negatywny, ale nie wyrażał się nigdy w języku nienawiści. To jest bardzo ciekawe, że Zofia Kossak potem, kiedy pisała swoje powieści historyczne, bo skupiła się jednak na powieściach historycznych i one zdominowały jej twórczość, na którą się składa ponad 40 utworów. Tych utworów o tematyce współczesnej nie jest dużo. Nigdy nie przemawia językiem nienawiści i agresji. Też nie przemawia takim językiem, który byśmy mogli nazwać takim językiem właśnie zbytniej pokory. Ona ma pełną świadomość zła, które niesie totalitaryzm, zagrożenia dla ludzkiej duszy, dla ludzkiej świadomości. A właśnie w jaki sposób interpretuje bolszewizm, komunizm jako takie zło konieczne w dziele zbawienia, jako taki element konieczny pewnej historiozofii chrześcijańskiej? Jak najbardziej. Mianowicie w ogóle fundamentem jej pisarstwa jest fundament religijny. No właśnie. I to jest bardzo ciekawe, że ona łączy różne pierwiastki. Pierwiastek historyczny, religijny i patriotyczny. Tutaj zawsze pojawia się ten pierwiastek patriotyczny, nawet w krzyżowcach. Wśród wojsk krzyżowców mamy oczywiście wojaków z Polski, wojów z Polski. I ten pierwiastek patriotyczny, to odniesienie do Polski, polskości, jest dla niej niezwykle ważne. Tego nie można rozdzielić. Nie można rozdzielić historii, nie można rozdzielić religii. Ale Zofia Kossak była zdecydowaną przeciwniczką relatywizmu historycznego. I tutaj opowiadała się za chrześcijańską wizją dziejów, która wywodzi się od świętego Tomasza z Akwinu. I jej historiozofia nie jest skomplikowana, jest jasna, ale jednocześnie nie jest płytka. To jest bardzo ważne. Dlaczego? Dlatego, że ją fascynuje obecność zła w historii. I ten pierwiastek zła jest dla niej niezwykle ważne. Wiele tu mówimy o kwestii zła, ale przecież Wołyń, jej doświadczenia wołyńskie, to jest chyba obraz paradoksalny. Z jednej strony zagłada ziemiańskiego świata, ale z drugiej odradzanie się państwa polskiego. Jaki miała Zofia Kossak stosunek do polskiej niepodległości zaraz na początku, kiedy ta kwestia wybuchła tak gwałtownie? Entuzjastyczny oczywiście. Przede wszystkim zobaczyła, jak odmłodniał jej ojciec, który wstąpił do wojska wtedy. Wprawdzie już wcześniej był żołnierzem, ale teraz już szlachcicem ziemianinem, i nagle, kiedy zaczynają się dziać tak ważne wydarzenia polityczne, on znowu zaczyna walczyć. Odmłodniał, czuje się szczęśliwy, ponieważ coś dzieje się ważnego i w tym wszystkim uczestniczy. Ale jeszcze chciałam powiedzieć o tym, że Zofia Kossak w sposób bardzo dynamiczny i ona sama się rozwija i patrzy na świat. Jeśli można, odniosę się jeszcze do tego, o czym rozmawialiśmy wcześniej, a mianowicie o pożodze. Ona po latach powie, że tę książkę pisały wydarzenia polityczne, a nie ona. Ona się w jakiś sposób dystansuje. Myślę, że taką prawdziwą... Dystansuje od czego? Dystansuje się od emocji, które nią kierowały wtedy, kiedy pisała. Bo książkę pisała przy łóżku umierającego męża, który poprosił, żeby spisała to po to, żeby przynajmniej dzieci pamiętały.
Czyli pierwszego męża Sztuckiego. Pierwszego męża Sztuckiego, a zatem ona jeszcze nie miała koniecznego dystansu do tego wszystkiego, co się działo. Pod koniec życia ona, i to mi ogromnie imponuje w tej postaci, że ona jest pełna sprzeczności i ona dokonuje ocen często samej siebie i nawet ocenia swoją pracę konspiracyjną bardzo dziwnie. Mówi, czy ja wtedy nie powinnam była ratować umierającej matki, a nam się wydawało, że najważniejsza jest praca konspiracyjna. A zatem tak samo podchodzi do sprawy Wołynia. Ona powie potem, że ta książka była pisana przez okoliczności, zatem nie miała jeszcze możliwości pozbycia się emocji. Pan pytał o to, jak zareagowała na niepodległość. Odradzanie się Polski. Oczywiście, tak jak wszyscy. Ona się ucieszyła i ona rzuciła się wręcz w wir tej nowej pracy, która przed nią stanęła, ponieważ pożogą, jakby życie za nią zdecydowało, że nie będzie malarką, tylko będzie pisarką i od razu jest autorką bestsellerów, więc ona zaczyna pisać, tworzyć, angażuje się politycznie również, co potem miano jej za złe, bo wielokrotnie... Politycznie w jakim obozie, do jakiego obozu się zapisuje politycznego? Właśnie, to jest też interesujące, że ona odżegnywała się od jakiejkolwiek gładki politycznej. Zawsze i wszędzie. I nawet kiedy stworzyła Żegotę, ona nie chciała, żeby Żegota miała jakiekolwiek znaczenie właśnie polityczne, żeby była związana z jakąkolwiek frakcją. Czyli moją partią jest katolicyzm, mogła tak powiedzieć? Moją partią jest przyzwoitość. To jest szersze pytanie. Jaką ona, bo mówiliśmy o wierze jako fundamencie jej zaangażowania religijnego, ale przecież Zofia Kossak zdaje się, że przypisywała też ogromną uwagę cywilizacyjną do katolicyzmu. Na czym ona polegała? To jest bardzo ciekawe, dlatego że ona katolicyzm traktuje szerzej, nie tylko jako formę religii. Mianowicie dla niej ona tutaj bardzo blisko stoi przy tych koncepcjach mickiewiczowskich, kiedy mówi o katolicyzmie jako o religii powszechnej, religii, która ma charakter uniwersalny. I to jest ta koncepcja kościoła katolickiego z papieżem, która nie ogranicza się tylko do instytucji, ale ma wymiar nie tylko kulturowy, ale wręcz cywilizacyjny. Ona mówi nie o chrześcijaństwie tylko i wyłącznie, ale o katolicyzmie. I to bardzo mocno podkreśla, między innymi w Złotej Wolności, to jest powieść pisana w 25-26 rok, też w okolicznościach dramatycznych, dlatego że wtedy umiera jej syn i to umiera bardzo szybko. Ona doświadcza ogromnego cierpienia jako matka, bo straciła męża, straciła majątek, teraz straci ukochane dziecko. I pisze powieść o XVI wieku. Pisze powieść o walce katolicyzmu z innowiercami. Bardzo zresztą negatywnie pokazuje obraz Arian, ale nie potępia Arian, ona im współczuje. Jednocześnie buduje postać Żółkiewskiego, który jest katolikiem i który ma takie rozmyślania w tej powieści bardzo ciekawe, że życie ludzkie jest pełne cierpienia i co niesie pociechę? Właśnie wiara katolicka. I po to jest stworzona ta narracja, zresztą główny bohater nawraca się w trakcie tej powieści, on dochodzi z powrotem do katolicyzmu i ten powrót jego do katolicyzmu jest w pełni świadomym wyborem. U niej zawsze ta kwestia będzie kwestią w pełni świadomą. To nie będzie katolicyzm bezrefleksyjny. I pisze Złotą Wolność, ta Złota Wolność to jest oczywiście Złota Wolność Szlachecka, upadek Rzeczypospolitej, czy początek upadku Rzeczypospolitej i jednocześnie to, co jest ratunkiem dla świata. To jest cywilizacja chrześcijańska, ale zawsze to będzie jednak katolicyzm. Ona będzie ten katolicyzm mocno podkreślać w takim wymiarze politycznym, kiedy napisze dekalog Polaka Katolika, czy będzie wypowiadała się w tekstach publicystycznych typu Chrześcijańskie Posłannictwo Polski, ale też w takim wymiarze cywilizacyjno-kulturowym w swoich powieściach historycznych poświęconych przede wszystkim czemu? Przede wszystkim historii Polski.
Panie profesor, obejrzyjmy teraz materiał na ten temat. Pisarka przedstawiająca wielkie procesy dziejowe, prezentująca modele historyczne, ujęcia panoramiczne. Tym się różniła od takich klasyków literatury katolickiej, jak powieściopisarze, raczej psychologiczni, francuscy, Mauriac, Bernanos, czy angielscy pisarze, Chesterton, czy Graham Greene, a nawet Sigrida Undstedt, która pisała na tematy historyczne, ale się też koncentrowała na problemach jednostki. Zanim powstały Krzyżowcy, pisarka udała się na wycieczkę do Ziemi Świętej. Sama chciała przeżyć i zobaczyć tę ziemię, na których się rozgrywały później wydarzenia, które opisuje właśnie w trylogii Krzyżowcy. Gdy ukazali się na rynku polskim, księgarskim oczywiście, i czytelnicy je rozchwytywali, reakcje były bardzo różne i rozpętała się właściwie szalona polemika. Część czytelników uważała, że to jest świętokradztwo przedstawiać tych herosów chrześcijaństwa w sposób, w jaki matka ich przedstawiła, ze wszystkimi zaletami i wadami ludzkimi. Natomiast inna część społeczeństwa uważała, że nareszcie ktoś spróbował pokazać realia takiej wyprawy krzyżowej i powiedzieć prawdę o tym, jak to było. O trylogii Sienkiewicza mówi się, że to jest Biblia sarmackiej Polski. Jeżeli tak, to trylogia krzyżowa Zofii Kossak to jest taka Biblia Christianitatis, cywilizacji chrześcijańskiej w naszej literaturze. To są trzy książki, które pokazują nie tylko trzy momenty z dziejów cywilizacji chrześcijańskiej, ale pokazują jej rozwój. Krzyżowcy, czyli zderzenie ze światem, to otwarcie lewantyńskie, poznanie świata islamu i uświadomienie sobie, czym jest chrześcijaństwo w tym zderzeniu cywilizacji. Król trędowaty, czyli znaczenie państwa, państwa, które musi być dla wszystkich, które już powstało tam w wyniku tego starcia z światem muzułmańskim, ale które musi być państwem dla wszystkich. I wreszcie bez oręża, czyli właściwie dusza chrześcijaństwa. To, co określa sens nie tylko historii, która się toczy, nie tylko instytucji, które chronią życie społeczne, ale sens po prostu życia ludzkiego i tego, po co żyją narody chrześcijańskie. Zanim przejdziemy do takiej szczegółowej rozmowy o krzyżowcach, warto zapytać, czemu w ogóle Zofia Kossak poświęciła się pisarstwu historycznemu i czy tym powieściom historycznym towarzyszył jakiś program pisarski, jakiś rodzaj credo, manifestu? Jak najbardziej. Tutaj ona podejmuje pisarstwo historyczne w pełni świadomie. To nie była kwestia przypadku. I ona zresztą wielokrotnie powtarzała w różnego rodzaju wypowiedziach na różnym poziomie, w różnym czasie i w różnych miejscach, że problem musi sam wychodzić ze światopoglądu autora. I jednocześnie pisała o tym, że moje książki, ja to jedno. Dosłownie, to są jej zdania. Cokolwiek pisałam, udolnie czy nieudolnie, było wyrazem mego przekonania i nie mogłam cofnąć żadnej z danych wypowiedzi. Sens życia i cel życia, hierarchia uczuć i obowiązków względem Boga i człowieka utrwalał się we mnie. I tutaj jednocześnie ona mówi w ten sposób. Wartość książki nie zależy od tematu. Można to określić w ten sposób. Dobra literatura to ta, która ukazuje nieskończoność i wielkość wszechświata. Sens życia, celowość życia, które pobudza do walki ze złem, do przeciwstawiania się złu, która głosi wiarę w zwycięstwo dobra, żąda heroicznej, aktywnej postaci. Pani profesor, powiedziała pani, że to, że pisała powieści historyczne, nie było dziełem przypadku, ale w takim razie z czego wynikała ta decyzja świadoma? Z czego? Dlatego, że historia w długim przebiegu, długim trwaniu pozwala na potwierdzenie czego? Na potwierdzenie wartości. I co jest dla niej największą wartością? No owe wartości chrześcijańskie, które są. I jednocześnie w świecie współczesnym, świat współczesny ogranicza człowieka.
nie daje mu możliwości szerszej perspektywy. Jednocześnie ona pisała swoje powieści historyczne z perspektywy człowieka współczesnego, aby w historii znaleźć odpowiedź na to, zresztą jak podobnie jak w przypadku Sienkiewicza, na to, co dla człowieka jest najważniejsze. Ale czy to była odpowiedź do zaakceptowania dla ludzi niewierzących? Czy to była tylko odpowiedź, że tak powiem, konfesyjna? I czy to nie osłabia wartości tej literatury? No, to jest pytanie, że tak powiem, niewypowiedziane. Znaczy, prawda jest też taka, że ona nie pisała powieści historycznych tylko i wyłącznie po to, żeby zrekonstruować przeszłość. No właśnie. Tylko miała cel szerszy. Mianowicie podejmowała, tak jak już mówiłam, kwestie uniwersalne, przede wszystkim kwestie zła i teraz krzyżowcy. Oczywiście jest to odtworzenie historii wypraw krzyżowych, ale odtworzenie szczególne, dlatego że ta powieść, to jest cykl cały powieściowy, który możemy porównać do katedry, do wznoszenia katedry, czy do sum teologicznych. Do krzyżowców jeszcze można dopisać jej kolejne powieści, Legnickie Pole, Warne, aż po Puszkarza z Orbano, czyli po upadek Konstantynopola, a więc ogarnia ogromne przestrzenie i czasowe również, pokazuje od synodu w Clermont aż po upadek Konstantynopola, czyli pokazuje kawał historii, ale po co? Mianowicie interesuje ją, tak jak tutaj już wielokrotnie powtarzam, walka dobra ze złem w człowieku. Mianowicie krzyżowcy są wpisani, zwłaszcza krzyżowcy są wpisani w ten symbol Via Dolorosa, ich droga do Jerozolimy, to jest taka ich Via Dolorosa. Oni muszą zwalczyć zło w sobie. Tam każdy z nich jest napiętnowany grzechem, złem. Pani profesor, a co jest atrakcyjnego? Na co można wskazać tak od strony warsztatu, od strony tych właśnie atrakcji czytelniczych w tej prozie? Co sprawiało, że była ona tak chętnie tłumaczona na tyle języków, że odniosła taki sukces właśnie? Przede wszystkim rozmach. Perspektywa, spojrzenie, barwność tego świata. Ona ma wyobraźnię batalistyczną, kapitalnie odtwarza bitwy, pojedynki, ale jednocześnie można powiedzieć, że w tym całym tłumie wyławia poszczególne jednostki, którym się przygląda i to nie są ludzie, którzy są papierowi, jednowymiarowi. To są ludzie opętani przez różnego rodzaju namiętności, albo im ulegają i giną, albo przezwyciężają i dochodzą jednak do celu, jakim jest grób Chrystusa. Z tym rozmachem oczywiście wiąże się taka szeroka historiozofia zaprezentowana przez Zofię Kossak w tej powieści, ale niektórzy krytycy mówią, to nie do końca jest katolicka historiozofia. Właśnie. I być może nie do końca katolicka wizja człowieka, antropologia. Niektórzy mówią, to bardziej przypomina jakiś rodzaj ciemnego, pesymistycznego w stosunku do ludzkiej natury luteranizmu. Mogę się A więc gdzie jest to chrześcijaństwo? Właśnie, bo ja się tu kręcę na krześle, chciałam się trochę zbuntować, bo budujemy pomnik, zaczynamy budować taki pomnik Zofii Kossak, pisarki katolickiej, Spiżowej. Ja to chciałam ściągnąć teraz trochę w dół. W Białym Mazurze, w tej najnowszej książce, patrzę na Zofię Kossak inaczej. Przede wszystkim to jest Kossakówna, namiętna, kobieta z krwi i kości. Pokażmy też jej pazur, ponieważ mówiąc o jej katolicyzmie, powiedzmy też i o tym, że ona ma przyjaciół Żydów, że ona ma męża protestanta, że ona obraca się wśród przeróżnych środowisk. Czy to ma jakieś znaczenie? Ma znaczenie, bo na przykład Kamiński mówi o tym, Aleksander Kamiński, że Zofia Kossak, która w swoich pismach i o tym też mówi Maria Janion, że jak gdyby Zofia Kossak czasem jest w zachowaniach szlachetniejsza niż jej pisma. To jest też interesujące zdanie. Więc ona nigdy Aleksandrowi Kamińskiemu nie wytyka tego, że nie widzi go w kościele, chociaż tam Aleksander Kamiński jest na Buczu postacią bardzo ważną, jest harcerzem. Harcerze są w kościele, on nie. I Zofia Kossak, o której on pisze wspomnienie po jej śmierci, Zofia Kossak urasta w tym wspomnieniu do osoby ogromnie tolerancyjnej. Więc jeżeli o tym mówimy, powiedzmy też i o tym, że krzyżowcy i przymierze jest krytykowane, jak Zofia Kossak mówi, przez głupich księży.
a zatem jest to także książka, która jest na indeksie kościelnym, przed którą ostrzegają biblioteki parafialne. Ostrzegają księża, mówiąc: nie kupujcie tego i niech tego nie czytają katolicy. Zofia Kossak jest ogromnie odważna. To jest kobieta, która zawsze ma własne zdanie, która potrafi powiedzieć to, co ona myśli, a nie to, co myśli jakaś grupa, w której skład ona wchodzi. I o ile wtedy, w 30-tych latach, ta jej koncepcja świata przedstawiona w Krzyżowcach bardzo wielu osobom związanym z Kościołem się nie podobała, dzisiaj natomiast widzimy pewien profetyzm w jej widzeniu świata. A więc jeżeli ona mówi: ludzie byli grzeszni, to ona mówi równocześnie: ale nad tym wszystkim był krzyż, nad tym był Bóg. Nie udawajmy, że wszyscy od stóp do głów są święci. Więc za to Zofię Kossak bardzo cenię i dlatego chciałam ten swój głos tutaj włączyć, żeby pokazać taką prawdę o niej. Ona, myślę, dopiero pod koniec życia jest, i o tym mówiono, że była ogromnie taką rozświetloną, spokojną osobą, nie mającą pretensji do świata i do ludzi, ponieważ ona wtedy odzyskuje tę pewną równowagę. Ja chciałem zapytać o wizję roli chrześcijaństwa w historii ludzkości. Czy można by w jakiś sposób wypreparować z tych kilkudziesięciu powieści taką główną ideę? Co chrześcijaństwo w dziejach ludzkości, jaką wartość stworzyło z tej perspektywy właśnie? Oczywiście można, i tutaj jeszcze trzeba by było przypomnieć o jej bardzo ciekawym tekście Szaleńcy Boży. W ogóle o jej podejściu do świętości. Co to znaczy być świętym? Ona potem pisze to w przypadku też postaci Skargi. Pisze też nie tylko w tekstach literackich, ale też i tekstach publicystycznych. Ją fascynuje świętość. I świętość, ona pisze o tym, że to jest święty, to jest szaleniec Boży. Czyli ktoś, kto nie jest pokorny w takim sensie, właśnie nie jest taki wpisany w ramy. Nie jest funkcjonariuszem Kościoła. Dosłownie. Aczkolwiek też... No, zdarzali się. Tak to wyglądało, natomiast to jest to, ta niezgoda na to, co się dzieje w świecie, ta niezgoda na owo złoto, przeciwstawianie się. Te postacie świętych są absolutnie niekonwencjonalne. Taką jedną z najciekawszych postaci jest postać Korczaka z Szaty Dejaniry. Ta Szata Dejaniry jest wpisana w taką legendowość świętego Aleksego, ale ona zupełnie inaczej tego świętego Aleksego postrzega, bardzo nowocześnie. To jest to prawo do buntu wobec Boga, ale jednocześnie do dochodzenia wobec Boga. Ona moim zdaniem w pełni jakby zobaczy, czym jest wiara po II wojnie światowej. Dla mnie takim szczególnym tekstem jest Przymierze o Abrahamie. To jest powieść, która jest właściwie niedoceniona. Bo z którego roku? To jest pisane po wojnie, chyba z 54. To jest powieść, która powstaje już po doświadczeniach wojennych i to jest ta odpowiedź, jak należy, to jest ta odpowiedź jej jako pisarki, jako człowieka moim zdaniem, na to, co się wydarzyło. Bo nie tylko Pismo Oświęcimskie, nie tylko artykuły, ale tutaj budując tę postać Abrahama, odczytując ją w szczególny sposób, pokazuje to, co jest w chrześcijaństwie niezniszczalne. To jest właśnie wiara, która ma wartość, wiara w Boga pomimo wszystko. Tak. Ale to wróćmy w takim razie jeszcze na chwilę do Krzyżowców. Czy w takim razie kostium powieści historycznej nie jest rodzajem wygodnego wybiegu do tego, żeby opowiedzieć o współczesności? Czy ten pesymizm zawarty w tej trylogii nie mówi także o złu totalitaryzmów, które Zofia Kossak już przeczuwa, przed wojną, już tak, rozpoznaje. Ale w latach 30. już pisane. Tak, w latach 30. Bartoszewski otrzymał od niej Krzyżowców, egzemplarz Krzyżowców właśnie w czasie wojny. I tam jest taka bardzo znamienita dedykacja, do której Maria Janion w swoim artykule też nawiązuje, pokazując, że Zofia Kossak uważa, że czasy II wojny światowej to wielka krucjata, w której teraz uczestniczymy, pisała tak Bartoszewskiemu,
I teraz musimy się jakoś znaleźć w tej sytuacji. Czyli Żegota jako nowa krucjata. Nowa tak? krucjata, myślę, że w pewnym sensie tak. Zofia Kossak podróżowała w swoich książkach poprzez świat i historię, ale była też bardzo przywiązana do ziemi, w której żyła, którą oswoiła, no, zwłaszcza chyba do Śląska Cieszyńskiego. Górki znaczyły bardzo wiele w życiu mojej matki. Sama mówiła o nich, że to były najszczęśliwsze i najtragiczniejsze dni, które tutaj przeżyła. Najszczęśliwsze z całą pewnością. Matka przybyła tutaj w 22 roku ze swoimi dwoma synkami, z jej pierwszego małżeństwa, po śmierci pierwszego męża. Górki stały się dla niej taką ostoją pokoju, ostoją normalności i przede wszystkim matka pokochała nie tylko pejzaż, okolice, ale przede wszystkim tutejszą ludność. Uznała, że to jest ludność tak wyjątkowo otwarta na świat i właściwie zainteresowana Polską i która tak zachowała polski język, bardzo piękny zresztą, że matka nabrała ogromnego szacunku w ogóle dla Śląska Cieszyńskiego i dużo się udzielała w różnych sprawach tutaj, w tym rejonie. Cudnyż mi się wydał ten kraj. Piękny on jest. Stosunki panowały tutaj patriarchalne, prymitywne, lecz nacechowane swoistą kulturą. Charakterystyczne dla ziemi cieszyńskiej. Ojczyzny bibliofilów. Ludzie pogodni, życzliwi, mówili gwarą pełną staropolskich słów. Przyroda była wspaniała i sobie pańska. Rzeki i liczne potoki. Pstrągi skakały z wesołym pluskiem po kamieniach i zmieniały koryto, ilekroć im się tego zechciało. To jest swoisty paradoks, że ta arcykatolicka pisarka trafiła na protestancki Śląsk Cieszyński i ukochała tę ziemię. Myślę, że to jest właściwy moment, żeby chwilę porozmawiać o muzeum w Górkach, które mieści się, jak rozumiem, w posiadłości dawnej Kossaków. Czy mogłaby pani przybliżyć działalność tej placówki, której była pani kierownikiem przez jakiś czas? Byłam przez jakiś czas kierownikiem, w ogóle przyjechałam do państwa ze Śląska Cieszyńskiego, więc tak przyjemnie mi się słucha tych pięknych słów, na pewno przesadnych, nie jesteśmy wszyscy tacy idealni, no ale Zofia Kossak rzeczywiście pokochała to miejsce. To miejsce było jej, jak mówiła, no tym miejscem ostatnim. Kiedy wróciła po emigracji tej 12-letniej przymusowej do Górek Wielkich, mówiła, wracam tutaj, żeby już doczekać tej ostatecznej przeprowadzki na górecki cmentarz. I tak się stało, tam właśnie została pochowana. To jest jedyne muzeum w Polsce, Muzeum Kossakowskie. Ten maleńki domek ogrodnika. Trzeba sobie uświadomić, że ona zamieszkała pod koniec życia w domku służącego, ziemianka. Bo dwór spłonął. Dwór spłonął. Po wojnie. Tak, spłonął po wojnie. W tej chwili jest częściowo odrestaurowany, ale kiedy ja pracowałam w Górkach, strzegłam ruin właściwie, ponieważ obok Muzeum Zofii Kossak, tego domku ogrodnika, w którym ona mieszkała, były ruiny. Ona mówiła, to jest tak, jakby tu leżał drogi niepogrzebany człowiek. Gdyby przyjęła ofiarowaną jej przez komunistów nagrodę państwową pierwszego stopnia, mogła ten dom odbudować. Po powrocie z Anglii, bo tak, powiedzmy... Tak, ale ona tego nie przyjmuje, ponieważ jest zaaresztowany, peregrynujący po Polsce obraz Matki Boskiej Częstochowskiej. Miałam tego świadomość, kiedy tam pracowałam. Miałam świadomość, że ta właśnie ziemianka zamieszkała w domku służącego i nie jest to dla niej żadnym problemem. Tam jest również szczęśliwa. Tam tworzy, tam pisze. No i jest to miejsce zbierające setki jej listów, dokumentów. No i tam właśnie przeżywałam niezwykłe olśnienia, odkrywałam rzeczy, które jak gdyby ona mi dawała w ręce. Dowiedziałam się, co ona sama uważa za swoje największe osiągnięcie. Otóż właśnie przenoszenie komunikantów na Pawiak. Tam odnalazłam również ten jej ostatni maszynopis, poprawiany wielokrotnie, opowiadanie Zmartwychwstał prawdziwie, które wejdzie do nowego zbioru Ognisty wóz. Teraz ma być wydany ten zbiór. I to jest właśnie opowiadanie, którego akcja dzieje się na Kresach. A więc to jest miejsce dla mnie bardzo bliskie
i w sensie dosłownym, i w sensie przenośnym, które przechowuje zarówno obrazy, i jej właśnie obrazy również. Ona także malowała, sportretowała swojego syna, tego, który umarł w 26 roku. Zatem miejsce magiczne. Co charakterystyczne chyba dla tej postaci, to kiedy wybucha wojna, Zofia Kossak całkowicie porzuca pisarstwo i rzuca się w sposób totalny w działalność konspiracyjną. Ale na czym to polegało? No więc ona jest osobą charyzmatyczną. Ja jestem przekonana, kiedy badam źródła, a badam te źródła już 25 lat, że coś niezwykłego działo się właśnie w czasie wojny. Ona była mniej więcej w moim wieku, była osobą, o której mówił Karski, ja ją kochałem. O której mówił Bartoszewski. Tak, ja ją kochałem. A napisał tak piękny list, kiedy potem dowiedział się, że ona przeżyła wojnę i że jest w Londynie, a on wtedy był w Londynie. Czy pani pozwoli być przy sobie? A więc zafascynowany był nią. Myślę, że właśnie to, że ona była osobą przyciągającą tych wszystkich szaleńców, którzy byli w stanie pokonać własny strach, którzy byli w stanie dokonywać tak niezwykłych rzeczy. To Władysław Bartoszewski powiedział, mówił, że była szaleńczo odważną osobą. Tak. I że Bartoszewski mówił, znałam Bartoszewskiego, mówił, nie byłbym tym samym człowiekiem, gdyby nie ona. Ona mnie ukształtowała. Zawsze to mówił. Zawsze bronił jej przed tymi oskarżeniami o antysemityzm. Bardzo emocjonalnie. Więc to była osoba, która dokonała rzeczy niezwykłych w czasie wojny. Ratowała po prostu ludzi. Zobaczmy materiał mówiący właśnie o jej działalności. Rada Pomocy Żydom była instytucją jedyną tego rodzaju w okupowanej Europie, która powstała na gruncie skromnego tymczasowego Komitetu Pomocy założonego w późnym latem, wczesną jesienią 1942 roku przez Zofię Kossak z ramienia środowisk katolickich, no i po prostu w wyniku jej inicjatywy i przez jej bardzo dobrą znajomą panią Wandę Skrachelskich, dobrodziejską Filipowiczową. Zofia Kossak była osobą nieustraszoną. Zachowywała się tak, jakby była w zupełnie normalnych warunkach i działała w sposób graniczący z szaleństwem po prostu odwagi. Przy czym była to prostota, była to jakaś odwaga dziecka Bożego, jakbym dzisiaj powiedział. Gdy mnie ktoś pyta o Zofię Kossak, a pytany o nią bywałem wielokrotnie, twierdzę, że należała ona do najbardziej świetlanych ludzi, jakich spotkałem w moim życiu i dzisiaj jako człowiek stary podtrzymuję to twierdzenie. Poznałem setki dalszych ludzi, wśród nich dziesiątki wybitnych, ale to był człowiek charyzmatyczny, to był człowiek promieniujący autentycznym oddaniem ludziom i właściwie człowiek po naszemu, po laicku święty. Powiedzmy sobie dokładniej, na czym polegały działania Zofii Kossak mające na celu ratowanie jak największej ilości prześladowanych Żydów. Właśnie, o niej mówiono ciotka, która ratuje zdychulców, a więc ratuje wszystkich ludzi, którzy potrzebują natychmiastowego ratunku, bo na przykład nie mogą przeżyć, zwyczajnie. Kiedy spotyka Kamińskiego na ulicy, mówi: Kamyku, a wy macie gdzie mieszkać? Kamiński mówi: nie, nie mam gdzie mieszkać, to proszę do mnie. I okazuje się, że tam jest jeszcze jakiś kąt, w którym Kamiński może mieszkać, a tam jest już mnóstwo innych ludzi, których ona zwyczajnie tam ratuje. Czyli w Warszawie? W Warszawie. Ona w swoim mieszkaniu przyjmuje ludzi, gdziekolwiek się nie znajdzie, przede wszystkim zbiera ludzi, którym trzeba pomóc. Kiedy dowie się o eksterminacji Żydów, chociaż dzisiaj wypomina jej się te wszystkie wypowiedzi przedwojenne, z których myślę najostrzejsze jest to, co powie o Żydach: Żydzi obsiedli nas, jak jemioła drzewo. Zawsze o tym mówię, ilekroć o Zofii Kossak opowiadam, żeby było jasne, że ona jakoś współuczestniczy w tym myśleniu ziemian o Żydach, ale jednocześnie, kiedy dowie się o Jedwabnym, a dowie się od swojej krewnej. Ona natychmiast alarmuje w broszurze, którą napisze, ona mówi sama o sobie, byłam maszyną do pisania w czasie okupacji, więc natychmiast alarmuje, nie wolno zabijać, po prostu nie wolno, obojętnie jaki macie stosunek do Żydów. I ona zakłada Żegotę. Żegota jest organizacją i potem powie po wojnie, bo oni zapytają, żeby wspomniała to wszystko, w czym uczestniczyła, ratując Żydów. I powie uczciwie tak, był jakiś procent kanali, jak w każdym społeczeństwie, ludzi, którzy współpracowali z Niemcami w tym dziele mordowania Żydów. Ale ci Żydzi, którzy przetrwali, zawdzięczają przetrwanie Polakom, którzy pokonali własny strach,
bo tak ostrego prawa, jakim było prawo niemieckie na ziemiach Polski okupowanej, nie było nigdzie. Za to groziła śmierć. Ona osobiście wyprowadza z getta Żydów. Ona pośle własne dzieci, żeby wyprowadziły Żydów z getta. I ona założy Żegotę, więc tysiące Żydów zawdzięczają. Tak, tysiące Żydów zawdzięczają jej życie, ale także ulotkę protest. To ona zredaguje słynny protest. Żydzi czytając protest płakali. To jest lipiec 42 roku. Tak, ona napisze bardzo ważne rzeczy. Dzisiaj analizuje się ten protest, pokazując także jej antysemityzm, ponieważ ona tam. Antysemityzm, ja się z tym określeniem nie zgadzam, ale powiedzmy, że takie głosy są, mówiące, że ona nie wyzbyła się niechęci do Żydów, ale Bartoszewski często mówił tak, ona pisała protest do określonej grupy Polaków, którzy może żyli w tym przekonaniu niechęci do Żydów, ich tej dominacji ekonomicznej przedwojennej, ale jednocześnie ona im mówi, nieważne co o nich myślicie, waszym nakazem jest ratowanie ludzi, albo nie uważajcie siebie za chrześcijan, za katolików. No i w sposób niezwykle barwny, ze swoim talentem pisarskim, opisuje te straszliwe zbrodnie, jakich dokonują Niemcy. Ale no coś tu się nie zgadza. W wielu ujęciach i popularnych, i naukowych widzimy dzisiaj przede wszystkim Zofię Kossak, antysemitkę, której twórczość skażona jest wąskim właśnie antysemickim, albo w najlepszym razie antyjudaistycznym, a nie którzy dodają także ksenofobicznym i nacjonalistycznym światopoglądem. Mało tego, wynikającym z jej chrześcijańskiego rodowodu. Jak to rozumieć, pani profesor? No, wydaje mi się, że tutaj nie można się na to spojrzeć ahistorycznie. Przede wszystkim trzeba się na jej działalność, na jej wypowiedzi spojrzeć w kontekście epoki, a także w kontekście wypowiedzi samych papieży i polityki papieży w stosunku do Żydów, która się zmieniała w 1937 roku. Przecież mamy tę encyklikę, w której papież występuje przeciwko antysemityzmowi. I też nie można jej wypowiedzi publicystycznych zrównywać z jej twórczością literacką. Ta twórczość literacka jest twórczością, w której ona nie przejawia nienawiści do ludzi innych ras, innych kultur, czy to są muzułmanie, czy to są Żydzi. Jeżeli się pojawiają jakieś akcenty, to są związane z sytuacją, którą ona opisuje, a nie z jej światopoglądem. Natomiast zupełnie co innego są, czym zupełnie innym są jej wypowiedzi publicystyczne. Na przykład ta słynna wypowiedź prosto z mostu jest związana z wypowiedziami w czasie kongresu poświęconego Piotrowi Skardze i to jest odpowiedź na antysemicką wypowiedź Polkowskiego. Jeżeli my tutaj wyciągamy fragmenty jej wypowiedzi, to rzeczywiście niektóre zdania mogą budzić sprzeciw głęboki, ale trzeba patrzeć na tę twórczość, na jej działalność, na jej dzieło pisarskie, patrzeć ogólnie, a nie wybiórczo. Bo i nie można tego, tak jak już mówiłam, w żaden sposób wyciągnąć z kontekstu historycznego, bo tutaj niektóre jej wypowiedzi są uwarunkowane określoną sytuacją. Pani profesor, czy poglądy Zofii Kossak można nazwać antysemickimi, czy nie? Czy one się w jakiś sposób pokrywają z którąś z definicji antysemityzmu, którą możemy przyjąć tutaj roboczo dla naszych potrzeb, czy nie? Znaczy, ja będę stała na stanowisku, że nie. Że to nie jest antysemityzm związany z rasą jednak, że należy na to wszystko spojrzeć z zupełnie innego punktu widzenia. Ona stoi bardzo mocno na gruncie obrony kultury polskiej, polskości. I widzi sprzeczność interesów, tak? Widzi sprzeczność interesów. Widzi też pewne postawy duchowe, które ona określa w ten, a nie w inny sposób. Ale jest... No to w takim razie czym grożą, że tak powiem, Żydzi, czy przyjaciele Żydów, czy ta grupa interesu związana z polskim żydostwem, polskiej kulturze? Jak ona to widzi, jak ona to rozumie? Znaczy ona przede wszystkim staje bardzo mocno w obronie duchowości polskiej kultury.
Gdzie tu jest sprzeczność z żydostwem? Znaczy, no to jest bardzo trudne pytanie i no, nie można tego zamknąć jakby w jednym zdaniu, bo to między innymi na ten temat... Czy ma to jakiś związek z jej katolicyzmem, z chrześcijaństwem? Przede wszystkim oczywiście i z pochodzeniem społecznym, z pochodzeniem ziemiańskim, z polskością, z katolicyzmem, ale nie można tylko i wyłącznie katolicyzmu, o czym świadczy jej pisarstwo, sprowadzać do postawy politycznej. Ten jej katolicyzm, jednak będę stała na takim gruncie, nie ma wymiaru politycznego. Ona nie wiąże się z żadną partią polityczną. Ale dzisiaj raczej chyba niewielu ludzi sięga po twórczość Zofii Kossak. Niewielu ludzi zna nie tylko życiorys tej ziemianki, pisarki, członkini wybitnego rodu, w pewnym, także no, wspomnimy więźniarki Pawiaka i Auschwitz, ale niewielu ludzi także sięga po samą tę prozę, a chyba powinniśmy no, jednak czerpać z tego dziedzictwa, jednak być może nawet się szczycić tym, co przez lata było dezawuowane, powiedzmy. A mogę się nie zgodzić? Nie? Czyli mogę się nie zgodzić? To jest? Proszę bardzo. Bo chciałam powiedzieć, że minęła w zeszłym roku 50. rocznica jej śmierci. I powtarzam, że tak dobrego czasu dla Kossaków jeszcze nie było. Zajmuje się 25 lat Kossakami, Zofią Kossak właśnie od tego czasu. I było tak ogromne zainteresowanie jej osobą. Mówiono często, że to jest życiorys na scenariusz i właściwie dzieje się wokół jej postaci bardzo dużo. Myślę, że będą efekty tego dziania się i myślę, że punktem, doskonałym punktem wyjścia, bo takich spotkań mam za sobą ogromnie dużo, spotkań z osobami, które przyszły specjalnie, żeby posłuchać o Zofii Kossak, więc początkiem tego zainteresowania Zofią jest jednak jej niezwykła biografia, a potem sięgają do książek i mam wiele świadectw osób, także bardzo młodych, które zafascynowane tym, jak można przeżyć życie i być szczęśliwym, bo tak o Zofii Kossak mówię, bo tak było, ona pod koniec życia jest osobą szczęśliwą, rozświetloną, pogodzoną z życiem, nie mającą pretensji do ludzi, jak można przeżyć takie życie i co się o tym życiu mówi i pisze. Mówi i sięgają do jej książek. Mówi pani o zainteresowaniu od biografii do twórczości. Pani profesor, gdybyśmy dzisiaj mieli wybrać ten kanon najważniejszej książki Zofii Kossak, co by pani poleciła czytelnikom? Tu ku zaskoczeniu bym poleciła Krótkie formy. I myślę tutaj o króciutkich jej opowiadaniach Z wozu ognistego, które są kapitalne po prostu, są to krótkie formy, syntetyczne i w sposób niezwykły tutaj, zresztą jak słyszałam, będzie na szczęście wydane, poszerzone wydanie Wozu Ognistego, to zupełnie niezwykłe opowiadanie, które też znam z rękopisu. Napisane kiedy? To jest pod koniec życia, cyzelowała i pisała Zmartwychwstał prawdziwi opowiadanie o Jewdokii Maksymownej. Akcja dzieje się na Kresach. Zupełnie niezwykłe właśnie z takim motywem cerkwi, z motywem zmartwychwstania Chrystusa i opowiadania, które dają ogromną nadzieję. Jednym z takich opowiadań jest opowiadanie o siostrze zakonnej, Agnieszce od Baranka, która całą wojnę spędziła w murach klasztornych. Właściwie nie wiedziała, co się działo, ale jednocześnie była ciężko chora. I przychodzi jesień 1944 roku, siostry muszą opuścić klasztor, ona jest z tego klasztoru wynoszona. Kiedy cierpiała w murach klasztornych, no to swoje cierpienie poświęcała za ludzkość. I nagle te siostry wychodzą z murów klasztornych i widzą Warszawy, której nie ma, widzą same ruiny, czyli widzą świat bez Boga. Idą i właściwie wydaje się, że to już jest koniec, że to wszystko, czym one poświęciły życie, nie ma sensu. I tak samo wydaje się Agnieszce, która jest ciężko chora, w pewnym momencie jest postój i ona zaczyna umierać i nagle ma wizję, otwiera się w tych ciemnościach niebo i ona mówi, słuchajcie, nie ma śmierci, jest zmartwychwstanie. To jest ta wielka nadzieja, którą niesie pisarstwo Zofii Kossak w tym świecie pozbawionym nadziei, pozbawionym sensu, pozbawionym przyszłości, w tym świecie, gdzie właściwie można powiedzieć cywilizacja śmierci zaczyna dominować. O, to jest pisarstwo dla tych ludzi, którzy szukają nadziei wbrew nadziei.
A pani co by poleciła? A ja oczywiście powiem, że Krzyżowcy bez oręża. Bez oręża było bestsellerem w Ameryce. Miało być sfilmowane przez Hollywood. To przypadek spowodował, że Zofia Kossak Krzyżowcami otarła się o Nagrodę Nobla. Że bez oręża mogło być książką, którą dzisiaj mielibyśmy sfilmowaną o Zofii Kossak, mówiłoby się dużo więcej. Więc odesłałabym do tej słynnej epopei Krucjat, która pokazuje starcie świata chrześcijańskiego z muzułmańskim. Myślę, że to jest książka i wiem, że to jest książka. Jest mocno niepoprawny politycznie temat. Ale jest w tej chwili czytana. Ale aktualny. Aktualna, czytana i także popularna za granicą. Czyli nie udało się Zofii Kossak zabić w Auschwitz, nie udało się PRL-owi jej przemilczeć. Zofia Kossak wraca. Wraca zdecydowanie. Czyli kończymy tonem nadziei, tak jak zapewne sama pisarka by chciała. Dziękujemy uprzejmie, dziękujemy także państwu. Dziękujemy bardzo. I zapraszamy za tydzień.